pacjent myśli o laserowej korekcji wzroku po to, aby się pozbyć okularów lub soczewek kontaktowych, podstawą jest dokładna wizyta kwalifikacyjna, gdzie możemy numer jeden zbadać dokładnie wadę wzroku, numer dwa zbadać anatomię oka, która też jest podstawą przy takich korekcjach, oraz musimy przeprowadzić z pacjentem wywiad, co oczekuje od takiej korekcji wzroku, jaką ma wadę, w zależności wszystko od wieku, czy pacjent jest dodatkowo starczowzroczny. I potem możemy pacjentowi wytłumaczyć, co jest możliwe, czy co nie jest możliwe, bo też może być taka sytuacja, że znajdziemy jakieś przeciwwskazanie i wtedy odradzimy pacjentowi od korekcji wzroku. Mając tutaj wszystkie dane pacjenta i mając tak samo jego przyzwyczajenia życiowe, hobby, styl pracy, pracy jaką wykonuje, możemy pacjentowi doradzić, jaką metodę moglibyśmy zaproponować. Metod jest wiele. Bardzo często zdarza się tak, że możemy pacjentowi do korekcji jednej wady wzroku zaproponować powiedzmy 3 albo 4 rozwiązania. I potem wszystko w zależności, co dla pacjenta jest ważne, możemy wybrać jedną konkretną metodę korekcji wzroku i dokładnie wtedy pod tą metodę korekcji wzroku tłumaczymy pacjentowi zabieg, tłumaczymy pacjentowi, jakie są możliwe komplikacje zabiegu. Pacjent przemyśli, czy chce wykonać ten zabieg, decydując się, pacjent dzwoni na recepcję, umawia się już na konkretny dzień na zabieg u nas w klinice.